Pytanie piąte od Pauliny. Dziękujemy Paulinie za zadanie tego pytania. Kto zatwierdził kanon Nowego Testamentu i ogólnie kanon całego Pisma Świętego? Na pewno nie był to Kościół katolicki, bo można spotkać się u katolików z tą opinią. Koniec tego, co napisała Paulina. Zatem odpowiedź piąta. Moja odpowiedź, moja prywatna opinia na temat tego, co można odpowiedzieć na to pytanie. Na początku chrześcijanie byli prześladowani przez Żydów i pogan. Nawet widzimy to w zapisie Nowego Testamentu, że tak się działo. Natomiast państwo, jakim było Cesarstwo Rzymskie, raczej dla spokoju w cesarstwie chroniło chrześcijan. To też widzieliśmy, gdy uratowano skórę Pawłowi, gdy dowódca chronił go. Tak było mniej więcej do roku 60-65. Potem się wiele zmieniło. Potem zaczęto zwalczać Żydów, a chrześcijaństwo traktowano jako odłam żydostwa i też je zwalczano. Aż do mniej więcej IV wieku. Chrześcijanie byli tępieni jak zwierzyna przez 10 cesarzy, tak mówimy w objawieniu Jana, te 10 dni, że będzie prześladowany Kościół, to właśnie 10 dni 10 kolejnych cesarzy jest powiedziane, że to o to chodzi. Potem zaczęto zwalczać Żydów, a chrześcijaństwo traktowano jako odłam właśnie, jako jedną z wielu sekt żydostwa i też je tępiono. Aż do właśnie tego IV wieku. Chrześcijanie byli tępieni, można powiedzieć, jak zwierzyna. Na terenie całego cywilizowanego greckiego świata wchodzącego w skład Cesarstwa Rzymskiego. Jeżeli ktoś ma uratować tylko skórę i to, co najważniejsze, bierze tylko to, co najważniejsze. Gdy prześladowano chrześcijan, chrześcijanie często musieli uciekać z domów. Dlatego chrześcijanie po prostu brali, uciekając z domu, to, co najważniejsze, gdy uciekali. Tym, co było dla chrześcijan najważniejsze, była chrześcijańska Biblia, czyli Nowy Testament i hebrajska Biblia. Dodatkowo Żydzi chronili to, co dla nich było najważniejsze, czyli hebrajską Biblię. Jedna i druga grupa była prześladowana i ścigana, jak to tylko było możliwe w starożytności. Oczywiście te metody były dużo bardziej prymitywne niż dziś, ale wchodzono do domu, przewracano wszystko do góry nogami, wszystko, co się nie schowało w jakiejś skrytce, to ginęło. Jeżeli sprytny przeszukujący domyślił się, gdzie mogłaby być schowana jakaś cenna zawartość, to ją znajdował, a czasami nawet jak nie znalazł, to dom obracano w stertę gruzów albo palono. I tak od punktu do punktu w różnych miejscach ginęły najważniejsze rzeczy dla chrześcijan. Skutkiem tego mamy bardzo wiele rękopisów Nowego Testamentu, a bardzo mało tak zwanych apokryfów, dlatego że chrześcijanie nie ratowali apokryfów. Gdyby dzisiaj prześladowano chrześcijan i musieliby uciekać z domu, jak to się dzieje na przykład w Chinach, u mnie na kanale jest takie nagranie odnośnie chrześcijan w Chinach, co oni tam robią, żeby uratować Słowo Boże. Uczą się go na pamięć, spisują na małych karteczkach i potem mają często całą Biblię na pamięć, nauczoną słowo w słowo. I gdyby dzisiaj prześladowano chrześcijan i musieliby uciekać z domu, jak to się dzieje w niektórych miejscach, właśnie w tych Chinach między innymi na przykład, to większość z nich uczyłaby się Pism Świętych na pamięć i potem, gdy byłaby możliwość, z pamięci spisywaliby to, co zostało zniszczone. Inną taką techniką chronienia tekstu, jeżeli ktoś znał 2 lub 3 języki i nie znał tych języków oprawca, to czasami, jeśli prześladowcy byliby grekojęzyczni lub łacińskojęzyczni, a ktoś znałby inny język, to tłumaczyłby na ten inny język, żeby przechować tekst. A jakby była możliwość, potem z powrotem z tego innego języka tłumaczyłby na grecki, albo już by zostawało w tamtym innym języku, jeżeli wspólnota umiałaby tamtego języka używać. Także dlatego na przykład są niektóre
teksty, które zamiast słowa Bóg mają słowo ten. Dlaczego taki motyw robiono? Po prostu używano skrótów zamiast imion Bożych i to było po pierwsze z oszczędności, po drugie z powodu właśnie prześladowań. Dlatego, że jeżeli niewtajemniczony żołnierz rzymski, który ledwo pisał, ledwo czytał, słowo Theos umiał rozróżnić, więc widzi, o, jakiś zwór i znalazł z czymś, co to za księga, i sięga, i patrzy Theos, czyli Bóg. A więc zabronione palimy zwój. Ale jeśli było ten, czyli w tym momencie zupełnie inaczej wyglądające słowo, nie Theos, tylko ten, to ten tekst miał jakieś tam szanse przetrwać. I to też była jedna z metod. I dlatego między innymi na przykład w niektórych miejscach zamiast właśnie świętych imion mamy święte zaimki. I dzisiejszy chrześcijanin, gdyby był prześladowany, wziąłby ze sobą Biblię. Raczej nie brałby powieści Agaty Christie lub jakiegoś innego Tomka Sawyera. Członkowie różnych sekt, na przykład rzymscy katolicy, wzięliby ze sobą może jeszcze katechizm, objawienia Faustyny Kowalskiej i mszał rzymski. Ale gdyby było całkiem ciężko, całkiem źle i mogliby wziąć tylko jedną z tych czterech książek, raczej wzięliby Biblię. I tak właśnie się działo w starożytności, że nawet członkowie różnych szkół opinii okołochrześcijańskich wszystko inne byli gotowi stracić, ale nie byli gotowi pozwolić zniszczyć się Nowemu Testamentowi, a dokładnie 27 księgom wchodzących w skład Nowego Testamentu. Nie każdy miał cały Nowy Testament, ale umiał właśnie odróżnić to, co było prawdziwe, od tego, co było bezwartościowe. Tak powstał właśnie kanon. Wykuł się krwią, prześladowaniami i ocalałymi księgami. Oczywiście nowo powstałe religie miały niekiedy sformalizowany sposób dochodzenia do tego, co jest im właściwe, więc sobie określiły, że ich kanonem jest Nowy Testament składający się z określonych ksiąg. Ale to nie ma nic do rzeczy. Na przykład Mahometanie w VII wieku określili sobie, że uznają Injil, czyli Ewangelię, i uznają Psalmy, czyli z Biblii sobie wzięli jakieś tam kawałki. Oczywiście też Torę, tak? Więc w tym momencie można powiedzieć, że kanon Biblii ustalili Mahometanie, a może Mormoni ustalili kanon Biblii, bo przecież oni ustalili, że King James Only, tylko King James jest ich Biblią, plus objawienia proroka Smitha. Oczywiście nie ma to nic do rzeczy, kto sobie co ustalił. I te nowe religie też sobie ustaliły różne rzeczy i to nie ma nic do rzeczy. Poza tym na początku wiele tych grup było reprezentowanych przez wielu prawdziwych chrześcijan. Nie mówię tu oczywiście o Mormonach czy Mahometanach, tylko na przykład o rzymskich katolikach czy tych, którzy później przeistoczyli się w prawosławie. I wiele z tych grup było reprezentowanych przez wielu przyzwoitych wierzących, którzy w prostocie serca się do tego przyłączyli. Dopiero później dominację w tych ruchach zdobyli tam różnego rodzaju oszuści religijni. Co ciekawe, rękopisy Nowego Testamentu to jest kilkadziesiąt tysięcy kopii, a na przykład taka księga apokryficzna istnieje w mniej niż kilku egzemplarzach i do tego w kilku wersjach językowych i sprzecznych między sobą. Nikt nie traktował tych apokryfów poważniej niż my dziś kreskówki z Bolkiem i Reksiem. Więc w razie kłopotów nikt nie starał się ich chronić, ani nie dbał o ich dokładność, dokładnie odwrotnie niż w przypadku pism Nowego Testamentu.